Dobra, kolejny raz sesja na Shira i tym razem miejmy nadzieję, że te przerażające kaski, które zabiły nas ostatnio, nie zabiją nas ponownie. A oto kolejny odcinek naszej fantastycznej przygody, która nazywa się Let's Play an Epic. I przygotowałem sobie eliksirki i kupiłem muszelkę panny Migotki. Czy jakoś tak. Tutaj co to dla nas miał? Lodowe. Ej, właśnie, dlaczego my nie wpadliśmy na to wcześniej? Czy mogę tego używać? Drugi poziom wróżki. Czy my chcemy tak zaryzykować? Jasne, że chcemy. Wróżki. Poziom drugi. Ekwipunek. Nastawimy sobie. Miecz w ogóle do wyjebania na sprzedaż. Okej. Tak, bla bla bla. Już znacie ten dialog, widzieliście go w poprzednim odcinku, a jak nie widzieliście, to zapraszam was. Ej, gdzie moja różdżka? Bo mi się pomyliło, ja go nastawiłem pod innego binda. Okej. Bierzemy różdżkę. I tak będzie chyba łatwiej, bro. Z tego co widzimy. Dobra! No i teraz nie było tak źle. Tylko, że oczywiście Shiro nie mógł wziąć rzeczy, które leżą obok. Jak mamy go uratować? Zapomniałem, co on mówił. Chwila. To była. Tutaj? Nie. Tutaj? Nie. Tutaj? Nie, tutaj. Okej. Przypomnij. What's up? Okej. To Melton. znamy. Who's an ice elemental? They took him through that door. Okay, I'm gonna go see if I. I'm also going to need some blue magic. A, okej. Muszę mu przynieść niebieską esencję. Przyniosłem esencję ci. You still have not finished. To co ja mam zrobić jeszcze tutaj? To gdzie jest ten umiar? To jest on? Nie? No to jest on, czy nie? I co ja mam tutaj zrobić? Aha, dobra, nevermind. Ukryta ściana po prostu była. Okej. Co mam tu zrobić? Mogę to jakoś zgasić, czy coś? Co masz tutaj? Dwa ostatnie naboje różdżki lodu. Nie, to nie tak. O, świetnie. A, już pamiętam, to był drugi minion. Teraz już kojarzę. Jak zobaczyłem obrazek, to już wszystko wiadomo. Chcieli upiec żywiołaka lodu. No jak tak można? Ja nie rozumiem. Mam twojego Kodaksa. This elemental is rather small, you know. I imagined a 50. He was much bigger, but he lost too much essence in. Hor Ashe, Kolda Madalek, Socorro Doderica. It worked. It looks like he's recovered some strength. Although he will never be the. Yes, of course. Take him with you. He is too weak to face the dangers of this place on his own. But with you. You will have a better chance. Frost is directly opposed. No i super! Mamy drugiego minionka! I na razie zamiast żaby sobie go ustawimy. No i oczywiście znowu się pomyliłem w bindowaniu. Miał być tutaj. To było. To było tutaj.
Różdżka na razie niech sobie będzie. Coś jeszcze? Ta szklanka jest chyba do wywalenia. Choć właściwie nie wiem, może kiedyś się przyda. Co jest do questa? Co nam zostało do questa? Trójząb, kawałki Posejdona i niebieskie coś. Dobra. No to wszystko mamy zwiedzone, to bardzo dobrze. To już nie musimy wrócić teoretycznie do kanałów, tylko na samego bossa. Który jest gdzieś tam. Dobra, i został nam trójząb do zdobycia. I kawałki Posejdona. Niebieska esencja jeszcze się znajdzie. Choć z nią teoretycznie może być największy problem. Mamy wyekwipowane to, co chcemy? Mamy. Kodax bardzo nam się przyda na tego bossa. Więc bardzo się cieszę, że zrobiliśmy tego questa. Potem ten boss, z którym będziemy walczyć, będzie bossem ognistym. Co to było? Na szczęście aż dwie apteczki wypadły. Tam jest szaman, ale nie, na szczęście ślepy. Czy mamy dostany level? A tak. Ale czy do końca? Tak. Wróżki warto jednak trochę dodać. Szczególnie jest taka jedna różdżka, która będzie mnie interesować w pewnym momencie w grze. Jakiś toparek na sprzedaż. O, na hitę padł, jak ładnie. I to chyba będzie trójną w tej skrzyni. Dokładnie. No to zostało już tylko właściwie ten. Ostatnie rzeczy i pójdziemy na bossa w tym odcinku chyba. Co to jest tam w prawo? Ciekawe. Ostatnia część zamku. Dolnego. Naładowana pułapkami, z tego co widzę. Chodź, Kodax, okaż swoją przydatność. Kodax, ufam ci! Strzelę w niego! Dobrze, dobrze, że ci zaufałem, Kodax. Okej, wszystkie dolne części zapalą. A, w dolnej części zamku, czyli w kanałach wszystkie jeszcze nie są zapalone. Tu już wszystko mamy, to możemy wrócić się i zapisać Kodaksa. Schowamy, żeby nam przez przypadek nie zginął. Co to jest? Coś na łuk? O, ale super. Tutaj mamy ofensywne rzeczy, tu jest trójząb do questa, to go uwolnimy gdzieś tutaj. To jest na sprzedaż wszystko. Co to jest? No... No właściwie to też jest na sprzedaż, po co mi maczugi? Choć właściwie. Dopóki nie mamy ten pierścieniów, tylko pod nasze umiejętności, to będziemy nosić to. Coś jeszcze chcemy? Czy coś jeszcze potrzebujemy? To jest kurczę dobre pytanie. To są jakieś kurcze trofeum po elfie. Chyba nie, chyba lecimy jeszcze tylko zdobyć magię lodu, czy tam wody. Mamy razy dwa włócznie? Mamy. To zrobimy sobie szczółk, razy dwa. Nie możemy? Raz jeden. Jednak. I idziemy zdobyć magię. Wiecie co? Zróbmy sobie jeszcze taki mały bajer. I nastawmy sobie łuk pod trójkę. Pod trójkę łuk. Różdżkę pod czwórkę. I idziemy... Którym przejściem? Tym przejściem. Po dwa ostatnie kawałki... tego typa. I coś widzę, że te kamienie się nie chcą respić, tak jak ja bym tego chciał. Wszystkie są zużyte. Co nie nastawia mnie w pozytywnym nastawieniu.
bo nie wiem, których nie zebrałem. Wiem, że u góry są jeszcze jakieś pewnie. Strzelaj! 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 Co za głupi Kodax. Dobra. Strzelił. Wracaj do Pokeballa. A, to jest do tej krainy śmierci. No halo. Do góry jeszcze? Jestem trochę zagubiony, wam powiem. Bo czegoś nam brakuje, ja do końca nie jestem pewny czego. Ale teraz to odkryjemy. Mam trochę kasy się przy okazji na farmie. Tutaj? Nie, tu nie ma żadnych. I tam chyba też nie było na lewo. Chyba będziemy musieli polować na goblina! Niestety. A strasznie tego nie lubię. Tu są wrony, to nie. Zobaczmy jeszcze tu na lewo. A tutaj wszystko było? Tak. To jest, kurczę, zagadka niezła. O, tu jest jedna. Jeszcze jedna. I niebieskie esencje oczywiście. Tu jest pan sześcian. Czy ja kupiłem to dziwne coś? Nie. Tu nic nie ma. Panie sześcian, nie mogę znaleźć czegoś. Mogę z tobą pogadać? Nie mogę. To jeszcze jeden kawałek. Tędy w dół była droga gdzie? Tu jest ten skrót gdzieś? Nie, nie tutaj. Tutaj wszystkie są. Tutaj wszystkie są. Powiem wam, którego nie zebrałem i chyba będziemy musieli zapolować na... Tutaj wszystkie są. Na goblina. Bo mi goblin to poza nagraniem zarąbał. Strasznie nie lubię na nich polować. Tu był jeden, którego nie zabrałem. Ten tutaj. Tylko, że już go tutaj nie ma. I chyba nie ma innego wyboru, jak zapolować na goblina. Tylko, jak go za niego zapolować? Co może go interesować? Połóżmy tutaj jakiś... Jakieś małe rubiny. Tego nie widzę, to jest słabe miejsce. Musi być gdzieś światło. Gdzie też jest słabe miejsce. Tu jest duch opiekun. Wiem, gdzie będzie dobre miejsce. Dobre miejsce będzie gdzieś tutaj. Tutaj będzie bardzo dobre miejsce. Tylko musimy się pozbyć tych nietoperzy. Dziwne, byłem pewny, że żabol polował na nietoperze. Może się myli. O, jednak poluje. Wyrzućmy sobie rubiny i poczekajmy.
Nie chcę wyjść. Tu już na dole jest spoko miejscówka. Tu też można go podkusić czymś, na przykład rubinami. Jest. Zwiał. Dobra, tu będziemy go łapać. Musimy poczekać, aż podejdzie. Chyba zorientował się, że to pułapka. Mam go. Co dropnął? Tak. Mamy zwój teleportacji. Uwaga! Witajcie w nowej krainie! Du! Wszyscy pozbywali, ale to są wszystkie itemy, które nam... To jest ich taka jakby tajna kryjówka. I tutaj są wszystkie rzeczy, które oni zbierają. I tutaj je przenoszą. O, jest chyba ten posąg. Dobra. Czyli quest może zostać wykonany! Dobrze mówię? I szklanka nam wróciła, której nie chcemy. I drewna też nie chcemy. To im zostawimy. Okej, okay, zostało nam zrobić tylko esencję. I niestety... powiem wam... że bossa chyba nie pokonamy dzisiaj. To zdobędziemy tylko magię wody. To w następnym odcinku będzie boss, to nikomu raczej smutno nie będzie, jak się... będziecie takie oczekiwania mieli na bossa i się okaże, że jest słaby albo coś. Z czego dropiły niebieskie esencje? Z węży? To chyba nie tędy droga, jak z węży. No, teraz oczywiście nie będę pamiętał, z czego dropiła ta esencja. A tu w ogóle nie mamy lampki zapalonej, też spoko. Będzie można zapalić. To chodźmy, tam jest wąż jeden. Nie no, poczekajmy, aż podejdzie, bo to nie ma sensu. O ile w ogóle podejdzie. Dobra, ja jeszcze dwie esencje niebieskie. A nawet więcej. Bo nawet jeśli zdobędziemy tutaj esencję, to przydałoby się jeszcze mieć zapach tych esencji. Na wykonanie questa. Znaczy na... jakie wykonanie questa? Na... puszczanie czarów. Dobra, pojedziemy po magię woda. Po magię woda, po magię wody. Po magię wody idziemy. Kanały są zwiedzone w 100%. Tędy? Tędy najlepiej. No i super. Łop! Witaj, potężny duchu wody! My statue is finally complete. Shadow. You have demonstrated your worth for the knowledge of power over water and ice. From now on, your eyes will understand the books of blue magic that are spread all around the castle. The magic of frost has been added to your character page. You are now... Okay. A, pijawka. Magia wody została zdobyta. A tymczasem... dzięki wam bardzo za oglądanie, ja idę farmić niebieskie esencje i widzimy się w kolejnym odcinku Anepika! Mówił do was Shiro, zostawcie też w komentarzach. Na razie.